Jesteśmy tutaj, bo buduje się tu dom pasywny. Jesteśmy tu, bo jest tu świadomy inwestor, który wie, czego chce. Jesteśmy, bo są tu sprawdzone i ekologiczne materiały, a także rzetelna i profesjonalna ekipa. Jesteśmy tu, bo chcemy Wam to wszystko pokazać, opisać, porozmawiać z architektem, porozmawiać z inwestorem, pokazywać krok po kroku etapy realizacji, a także przybliżyć Wam wszelkie szczegóły związane z tą inwestycją. Bądźcie więc z nami. Jak widać, budowa już trwa. Panuje niemiłosierny upał dochodzący do 30 stopni. Ten sezon budowlany stoi pod znakiem upałów. Poznajcie inwestorów. Marzena Wierzchucka jest architektem wnętrz, to ją najczęściej spotkacie na budowie. Jarosław angażuje się w budowę, na ile pozwala mu praca zawodowa. W grudniu 2013 roku Marzena i Jarosław wygrali konkurs Zbuduj z nami komfortowy dom, zorganizowany przez firmę Saint-Gobain i Krajową Agencję Poszczególnej Energii. Nagród było kilka. Saint-Gobain przekazało materiały do budowy domu w stanie deweloperskim. Krajowa Agencja Poszczególnej Energii pomogła przygotować profesjonalny projekt architektoniczny i doradza w trakcie budowy. Cel? Inwestorzy chcą otrzymać dopłatę do kredytu na budowę domu energooszczędnego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kategorii NF15 dom pasywny. To kwota 50 tysięcy złotych. Poprzeczka została ustawiona bardzo wysoko. By spełniać wytyczne programu dopłat do domów energooszczędnych, trzeba rygorystycznie przestrzegać technologii budowy i budować bardzo starannie. Projekt, budowa i budynek będzie kontrolowany przez weryfikatora, a dom zostanie na koniec poddany testowi szczelności. Mamy nadzieję, że doświadczenia naszych inwestorów przydadzą się wszystkim, którzy chcą budować dom pasywny i starać się o dofinansowanie do domów energooszczędnych. Będzie się działo. Zatem skąd pomysł na dom? O domu myśleliśmy pewnie od 2 lat, czyli od momentu, kiedy kupiliśmy tą działkę. Wtedy już tworzyliśmy jakieś swoje pierwsze szkice i wizje tego domu. I bardzo długo myśleliśmy o bardzo konkretnej bryle, mieliśmy już swój projekt, myśleliśmy o domu energooszczędnym. Więc w momencie, kiedy udało mi się wygrać ten wyjątkowy konkurs, mieliśmy już na tyle dużo przemyśleń, że bardzo łatwo okazało się, że było ten cały układ przetransponować na taką bardziej zwartą bryłę, prostszą formę, bryłę, która będzie odpowiednia do budowy domu pasywnego. Dom pasywny o powierzchni ogrzewanej 195 m2 ma 2 kondygnacje, oddzielone od budynku garaż. Budynek składa się z 2 brył, 2-kondygnacyjnej części mieszkalnej oraz 1-kondygnacyjnej części garażowo-gospodarczej. Bryła garażowa zorientowana jest równolegle do boków działki, natomiast część mieszkalna jest nieznacznie odwrócona, tak aby ściana z największymi przeszkleniami była zorientowana dokładnie na południe. Obie bryły mają płaskie dachy. Dom zaprojektował architekt Michał Pierzchalski. Działka nie jest łatwą działką, szczególnie dla budynków energooszczędnych. Idealna działka to jest taka, której wjazd jest od strony północnej, ogród usytuowany jest od południa. No ta działka południe ma z boku, właściwie można powiedzieć, że wjazd jest od południowo-zachodniej strony, prawda, niemalże, więc to zdeterminowało w dużym stopniu to, jak będzie wyglądać budynek, jak będzie usytuowany na działce. Dlatego też, jak widać, budynek jest zlokalizowany dosyć daleko od drogi i przesunięty w stronę północną, tak żeby ta południowa część, w której się spędza najwięcej czasu, była jak największa. I chcieliśmy, aby budynek jak najwięcej energii czerpał w sposób pasywny, energii słonecznej, i żeby był zwrócony w stronę południową. Bryła w kształcie sześcianu to forma idealna dla budynków pasywnych, ale największym wyzwaniem było wyważenie, ile światła słonecznego ma wpadać do wnętrza, ile nie. Ponieważ budynki pasywne borykają się często z trudnościami związanymi z przegrzaniem w lecie, tutaj dosyć dużo czasu spędziliśmy na analizie, jak zabezpieczyć budynek w lecie przed przegrzaniem. Wykonałem analizę słoneczną i tak dosyć skrupulatnie zaprojektowaliśmy daszek nad takim głównym wejściem, nad największym przeszkleniem. No a oprócz tego budynek będzie posiadał żaluzje zewnętrzne, co jest moim zdaniem niezbędne, jakaś forma ochrony przed słońcem. Ale też nam bardzo zależało na tym, żeby udowodnić, że budynek, chociaż będzie pasywny, to będzie atrakcyjny wizualnie.
Myślę, że to było dla mnie bardzo ważne, żeby udowodnić, że to nie musi być taka prosta stodoła z małymi oknami, jakimś większym przeszkleniem od południa, tylko żeby to był jakiś kawałek skromnej, ale dobrej architektury. Planowaliśmy zastosować balkon przy sypialni ze względów użytkowych, funkcjonalnych. Tego nie będziemy mieć, ale pożegnaliśmy się z tym bez jakiegoś większego bólu. I generalnie tak naprawdę zminimalizowaliśmy ilość jakichś zbędnych dekoracji, praktycznie do zera można powiedzieć. Jest jakieś delikatne tąpnięcie przy wejściu, ładne zadaszenie chroniące strefę wejściową. Jest bardzo funkcjonalny, wygodny taras na parterze i bardzo fajna relacja z otoczeniem. Ładne, nowoczesne przeszklenia od południa, a nie mamy tego, co w sumie mieć nie należy, tak? Czyli zgodnie z zasadami dobrego projektowania nie mamy jakichś zbędnych elementów, kwiatków takich niepotrzebnych, właśnie typu balkoniki, które chyba najbardziej się przy zdjęciach sprawdzają i przy wizualizacjach na projekcie, a potem już ta ich użytkowość jest nieduża.